Dlaczego rozmowa Jezusa ze sceptykiem Nikodemem może być dla nas dobrą szkołą relacji z Trójcą Świętą, dowiemy się w dzisiejszej Ewangelii. Zapraszam do rozważenia razem z nami świętych słów na niedzielę Trójcy Świętej. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tajemnica Trójcy Świętej to jeden z najtrudniejszych do pojęcia artykułów naszej wiary. Problem z rozmyślaniami o Trójcy mieli wielcy chrześcijańskiego świata już od początku. Mówi o tym chociażby święty Augustyn w Wyznaniach. Te trudności mogą sprawić, że odłożymy na bok patrzenie na Boga jako na Trójjedynego, że nie będziemy budowali relacji z Trójcą, bo przecież trudno to pojąć. Być może dlatego na dzisiejszą niedzielę Kościół dał nam fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. Człowiekiem dobrym dla nas, kiedy sami mierzymy się z jakimiś trudnymi sprawami naszej wiary. Sceptyk, niedowiarek, a jednak człowiek, który chciał zgłębić naprawdę i pojąć, zrozumieć, przyjąć to, o czym mówił Jezus. Dlatego nie bał się zadawać trudnych pytań. I to właśnie takiemu słabo wierzącemu, dociekającemu, nierozumiejącemu, szukającemu dziury w całym człowiekowi Jezus objawia jedną z najpiękniejszych i najważniejszych tajemnic życia wewnętrznego Trójcy. To jest pragnienie zbawienia człowieka, pragnienie bycia z człowiekiem. Tak bowiem Bóg, w domyśle Bóg Trójjedyny, umiłował świat, że Syna swego nam dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Na początek wystarczy, że będziemy wierzyli tylko w to, wiedzieli tylko o tym, a nasze życie się zmieni, tak jak to było ze świętym Franciszkiem. On oszołomiony tym, że tak wielki, tak nieogarniony, niepojęty Bóg zniża się do człowieka, zaczął się nawracać, zaczął płonąć miłością, zaczął płakać nad tym faktem, że tak wielu Boga nie zna, nie kocha. Mówi o tym w pierwszym napomnieniu. Dlatego, synowie ludzcy, dokąd będziecie twardego serca? Dlaczego nie poznajecie prawdy i nie wierzycie w Syna Bożego? Oto uniża się co dzień, jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Trójca jest miłością. Trójca płonie miłością do Ciebie i do mnie. Jeżeli dostrzeżesz wartość tajemnicy wcielenia, tajemnicy Eucharystii, tajemnicy odkupienia, zobaczysz, że jesteś kochany i rozpoczniesz fantastyczną przygodę, jaką jest relacja z Trójcą. Zobaczysz, co może ta relacja zrobić z Twoim życiem.